Siemanko moi drodzy, z tej strony Urban. Ostatnio jeden z moich widzów napisał w komentarzu: Urban, wybierz się do najniebezpieczniejszej dzielnicy Londynu nocą. Tak sobie siedząc stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł. Wszedłem na Metropolitan Police, czyli na stronę londyńskiej policji. Znalazłem taką dzielnicę i jestem. I kręcę dla Was odcinek z najniebezpieczniejszej dzielnicy w Londynie. Szkoda, że Was w tym momencie tu nie ma. I nie przekonacie się na własny nos, jak tu śmierdzi. To jest kanał Urban w Londynie. Dzielnicę, którą odwiedzamy, zamieszkuje 220 tysięcy osób. Dla porównania, taki Sosnowiec albo Radom zamieszkuje tyle samo osób. Rocznie w tej dzielnicy popełniane jest 67 tysięcy przestępstw. To tyle samo, co ma na przykład taka Łomża. Dziennie wychodzi to 180 przestępstw. No i teraz, drodzy widzowie, nie wiem, z jakich miast jesteście, ale możecie napisać w komentarzu, ile przestępstw rocznie, dziennie popełnianych jest w Waszej dzielnicy, w Waszym mieście. W dzielnicy, w której się teraz znajdujemy, rocznie popełnianych jest 1600 przestępstw na tle seksualnym. Gwałty, prostytucja. Jedno takie miejsce znajduje się za nami. Nazywa się Model. Nie mylić z modelkami, tam nie ma modelek. Znaczy, może są modelki, ale takie, które robią troszeczkę inne rzeczy. Inaczej szpagaty wykonują. Jeżeli jesteście nowi w tej dzielnicy, a chcecie na przykład znaleźć jakąś dziewczynę, a nie ma w pobliżu żadnego modela, którego pokazywałem wcześniej, zawsze możecie podejść do jakiejś budki telefonicznej i ogłoszenia same Wam się napatoczą. Naughty schoolgirl, numer telefonu. Mistress, Amy, ready to punish you i numer telefonu. A także new busty in town. Ta dzielnica to przestępstwa narkotykowe. Ponad 2000 takich przestępstw w ciągu roku. I nie mylić tutaj z takimi rzeczami jak na przykład złapanie chłopaka z jointem. Tutaj mówimy o dealerce i o zażywaniu heroiny. W miejscach na przykład takie jak to. Pokaż, chodź tu. Taki mały junkyard. Hardkorowa miejscówka. Co tam za puszka leży? Tyskie. Ta dzielnica to ludzie bezdomni i takie obozy jak te. Puścilibyście swoją dziewczynę samą, tak jak idzie ta pani, w takie miejsce? No, to jest pytanie. W tej dzielnicy w zeszłym roku było 8 tysięcy włamań i kradzieży. Złodzieje na skuterach, wjazdy do sklepów niczym z młodych wilków. Zobaczcie, nawet towary z witryn są chowane do sklepów, do sejfów, w bezpieczne miejsce.
Pewnie niektórzy z Was już się domyślają, co to jest za dzielnica. Jeżeli nie, dam Wam taką małą wskazówkę. W tej dzielnicy mieszka osoba, którą zna cały świat. No, ja osobiście chyba nie znam takiej osoby, która by tej osoby nie znała. Żeby zamieszkać w jej okolicy, nie jest to łatwa rzecz. Jesteś sprawdzany przez najróżniejsze służby. W ogóle taki paradoks. Jesteśmy w najniebezpieczniejszej dzielnicy, a tutaj znajdują się najdroższe mieszkania w całym Londynie. No i co? Wiecie, gdzie jesteśmy? W dzielnicy, którą dzisiaj odwiedzamy, znajduje się także kilka parków. Są one większe, mniejsze, zamknięte na noc i otwarte. Ten akurat jest otwarty. No i wygląda jak dobre miejsce na popełnienie przestępstwa, co? Okej, ale wracajmy do najczęściej popełnianych przestępstw w tej dzielnicy. W ilości 14 tysięcy w zeszłym roku dokonano tutaj przestępstw, które nazywają się violence against the person, czyli przemoc w stosunku do innego człowieka. W to wchodzi, powiedzmy, pobicie z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu. To wchodzą najróżniejsze oblania kwasem, których no, generalnie w Londynie jest sporo. W to dochodzą także gwałty, tak samo jak w przestępstwach seksualnych, tylko tutaj prawo jest troszeczkę takie dziwne. W to trzeba bardziej się wgłębić, dlaczego niektóre gwałty są traktowane jako przestępstwa seksualne, a niektóre jako przestępstwa właśnie te przemocy. W każdym razie, co mnie najbardziej interesuje i Was pewnie zainteresuje, to ile w tej dzielnicy popełniono morderstw. To powiem Wam tak, w całym Londynie w zeszłym roku popełniono 132 morderstwa. Dzielnic w Londynie mamy 32. To ta dzielnica jest poniżej średniej, która wychodzi powiedzmy tam 4 z kawałkiem. Tutaj morderstw w zeszłym roku było tylko 3. Były tylko 3 morderstwa. A teraz te 132 morderstwa w Londynie porównajmy z morderstwami w Polsce. W Polsce średnio rocznie dokonywanych jest około 500 morderstw. Polska 38 milionów mieszkańców, Londyn 8 milionów mieszkańców, 4 razy mniej. Te statystyki wyglądają bardzo podobnie. A teraz na przykład zobaczmy, jak wyglądają morderstwa w całej Wielkiej Brytanii. W całej Wielkiej Brytanii w zeszłym roku dokonano morderstw około 700. Ale ile w Wielkiej Brytanii mieszka ludzi? 70 milionów. Ale i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie lepiej niż w takich Stanach Zjednoczonych, w takiej południowej Afryce czy Brazylii. W samym Rio ginie ponad 130 osób. Ale nie tak jak w Londynie rocznie, tylko dziennie. Jakich przestępstw w tej dzielnicy popełnia się najwięcej? Drobnych. Kradzieże kieszonkowe, kradzieże sklepowe. Takich przestępstw w zeszłym roku popełniono tutaj 37 tysięcy. I takich kradzieży, mi się wydaje, że w każdym mieście i w każdej dzielnicy będzie najwięcej. No i co? Jesteście ciekawi, gdzie dzisiaj się wybraliśmy? Jesteście ciekawi, co to za dzielnica? Już Wam mówię. Dzielnica ta jest to Westminster. Dzielnica, do której rocznie przybywa 40 milionów turystów. Tak jest. To jest najniebezpieczniejsza dzielnica Londynu. Szczególnie nocą. Jaki jest morał z tej naszej dzisiejszej wyprawy? Nie wierzcie żadnym statystykom. Kiedy wyjeżdżacie na wakacje, czy po prostu jedziecie sobie zobaczyć jakieś miejsce, to, że tutaj w centrum jest najwięcej przestępstw, świadczy o tym tylko, że tutaj jest najwięcej ludzi, jest największa szansa, aby to przestępstwo było popełnione. Tak samo będzie w przypadku Berlina, Warszawy, Paryża czy Nowego Jorku. Oczywiście są dzielnice, gdzie jest niebezpiecznie, ale centrum podobno jest najniebezpieczniejsze. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Łapeczka w górę, jak się spodobało, subskrypcja i widzimy się następnym razem gdzieś w Londynie.